Witam w kolejnym filmiku, taką wieczorową porą. No, w najbliższym czasie będzie dużo tego szala. Jak się jego uczepiłam, to się raczej jego nie odczepię. Nie wiem, jak długo uda mi się nagrać. Czekam aktualnie na autobus, żeby sobie kawałek podjechać. W tym momencie w użyciu mam, myślę, że bardzo ciekawą propozycję marki Fuegi, argentyńska marka niszowa. Jest to zapach, który faktycznie można inaczej odebrać po czasie i przede wszystkim on jakąś taką zmianę zaszedł. Ciężko powiedzieć, czy w przypadku tego zapachu koniecznie zdecydowanie złą zmianę, zmianę na gorsze. Różnie w tym bywa. Przeważnie te zmiany są na gorsze. Wydaje mi się, że parametrowo trochę może potrafił, ale mam wrażenie, że jest bardziej pożyczkowy niż wcześniej w Cautivie, dlatego że wcześniej mam wrażenie, że był bardziej w sumie takiej trochę wiśniowości z winem AOAM. Czyli tutaj faktycznie poszło bardziej w stronę pożyczkową, aromatyczną, ale bardziej takiej owocowości. I jednocześnie też teraz w tym momencie w użyciu bardziej wyczuwam też w użyciu taki motyw trochę aromatyczny, trochę z czymś takim trochę świeższym, zielonym, taką aromatyczną, południowoamerykańską, fuegiową, no to już tak powiem. Coś takiego faktycznie te zapachy kiedyś jakie poznawałam, jeszcze jak były dostępne w tych dawnych wersjach w Galilu, faktycznie zauważyłam taką pewną wspólną nutę takiej południowoamerykańskości. Tak jakby zawrzeć jakieś takie aspekty aromatyczne, jakieś takie świeże, zielone, właśnie zawarte w tamtych terenach. Tak jakby czuło się takie przeniesienie do tamtych terenów. To jest niesamowite, że zapachy potrafią tak niesamowicie to oddać i właśnie przenieść i też być takim wspomnieniem zapachowym jakichś miejsc. Ja mam na przykład takie dwa, może nawet trzy zapachy, które nie tyle pod kątem tego, że były używane wówczas, ale właśnie ich aura zapachowa, nawet właśnie poznana po powrocie, niesamowicie kojarzy mi się z Fuerteventura, jakąś taką aurą zapachową tego miejsca. Fuegia La Cautiva to jest jeden z trzech, a może już nawet jest więcej, pożyczkowych zapachów marki Fuegia. Każdy jest zupełnie inny. Tutaj w ogóle temu się nie należy sugerować, ponieważ w przypadku marki Fuegia to tak naprawdę te nuty są często bardzo szczątkowe, często w ogóle mają się nijak do zawartości. W przypadku tych takich różnych aromatycznych, drzewnych, czasami są jakieś tam wypisane nuty, w ogóle zupełnie inny odbiór. Jest zapach, który bardziej z takim efektem kokosowego lasu. Nic z nut na to nie wskazuje. Tutaj, jeżeli chodzi o Cautivę, ten zapach ma taki wskazywany tak wanilia, chyba piżmo, w ogóle idzie to w zupełnie na stronę bardziej taką owocową, czyli tam też jest ta przyłożyczka wstawiona, ale powiem szczerze, że kiedyś w ogóle, mam wrażenie, że i w dawnej, w nowej wersji tej pożyczkowości jakby nowa wersja jakby zyskała z tą pożyczkowością, chociaż ona potrafi różne ujęcia sobą ukazać, ale przede wszystkim chodzi mi o to, że w tym zapachu w ogóle tej wanilii, tego piżma tutaj jakby nie należy się obawiać, bo w ogóle tego nie ma. To nie jest pożyczka zasłodzona, to nie jest pożyczka gourmand. To jest intensywność, a jednocześnie jakieś tam takie aromatyczne, południowoamerykańskie klimaty też są, ale to nie jest taka botaniczność, świeżość i tak dalej, jaką możemy chociażby spotkać w Argensueña. W Fuegiedzie mamy takie bardziej botaniczne liście porzeczki dopełnione głębią patchouli. W przypadku Maleny, nawet nie wiem, czy nie jestem skłonna powiedzieć, że ta nowa wersja bardziej mi pasuje, jest spora doza wytrawności, wytrawności owoców, a jednocześnie tych takiej aromatyczności, tej aury przestrzennej, wytrawnej, takiej dystansującej, w ogóle nie osładzającej się, takiej bardziej liści porzeczek, tam jest też magnolia, porzeczka, liście porzeczki, magnolia. Powiem tak, ja jestem zdecydowanie pożyczkowa, jestem zdecydowanie zielona. I takie połączenie właśnie porzeczkowo-zielone, liście porzeczki, czy też jakieś zieloności, liście pomidora, liście malin i tak dalej, to są faktycznie tutaj mi ogromnie bliskie, takie właśnie owocowe, ogrodowe klimaty, ale prawda tego wszystkiego. I jeżeli ma być prawda, to te botaniczne niuanse są tutaj bardzo ważne, więc tutaj zdecydowanie bliższe mi są liście porzeczki niż taka porzeczkowość owoców. Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o pożyczkowość owoców, to właśnie dopełniona jednak aurą zieloną. Niekoniecznie jakieś takie stricte pożyczki, na przykład w stylu gourmand. I też jakby potrzeba mi w tym wszystkim jednak tej wytrawności tych liści, liści pożyczek, zieleni i tak dalej. I też tak naprawdę jakby, gdy to pójdzie zbyt słodką stronę, a już w ogóle marmoladową i niemarmoladową, to już w ogóle zdecydowanie na nie. Tylko, że na mnie dużo zapachów w ogóle się wysładza, więc w tym momencie to są cały czas poszukiwania takich niesamowitych wytrawności. Muszę powiedzieć, że nowa Malena tej wytrawności ma sporo, w ogóle się nie wysładza i mam wrażenie, że tutaj bardziej taka przeszywająca wytrawność jest zauważalna w nowej Malenie
względem dawnej, dlatego ja porządnie się zastanawiam nad takim nabytkiem właśnie tej Maleny Fuegia w nowej wersji w postaci flakonu, dlatego że niezmiernie miło mi się używało, zużywało wszelkie próbki Maleny, które miałam. Nie wiem, co jest z tym autobusem, tak krążę, on nie przejeżdża, obserwuję, żeby go nie przegapić. I to chyba tyle, co chciałam powiedzieć, czyli o właśnie kwestii, żeby zwrócić uwagę, że te nuty bardzo szczątkowe w przypadku Fuegia mogą zupełnie nie ukazywać tego, czego się możemy spodziewać, że nie należy skreślać zapachu na podstawie jakichś tam szczątkowych nut, które w ogóle nie są na przykład nasze, bo efekt może być zupełnie inny, totalnie inny. Ale też warto mieć na uwadze, że to są porzeczki, że można znaleźć naprawdę ciekawe propozycje i że nie każda z tych nowych Fuegii naprawdę straciła. Ja ubolewam nad niektórymi, ale nie każda, że tak powiem. Niektóre w ogóle poszły zupełnie inną stronę, które po prostu potraciły na parametrach, ale są zapachy, które są kompletnie inne, bo na przykład Fuegier dawne kontra Fuegier aktualne są zupełnie inne zapachy i mam wrażenie, że nowsza wersja jest mi bliższa, dlatego że jest taka bardziej zielona, a dawna taka bardziej osadzona, drewnofigowsta i tym podobne. Idę chyba zobaczę na rozkład. Okej, mam za 2 minuty. Musiałam chyba jakoś bardzo się wstrzelić tuż po wcześniejszym autobusie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? W ogóle mam piękny widok, ale nie będę go pokazywać, bo zdradzę, gdzie jestem. Ale piękny, że chodzi o kwestie marynistyczne. Statki, niestatki, żurawie. Wiesz, ja chyba te zdjęcia wstawiałam na Instagramie, także to chyba aż taka tajemnica nie jest. To chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Dajcie znać, jak to u Was jest ze znajomością marki Fuegia, czy ktoś może zna bardziej aktualne, czy te dawne zapachy, które były dostępne w Galilu. Jakie jest Wasze zdanie, jak to się z tymi zapachami zadziało, czy na plus, czy na minus. Które znacie, które lubicie, które chcecie poznać, które udało się poznać, które może macie w kolekcji. Także to chyba tyle. Już widzę, że mój autobus jedzie, także dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia.